Yo, 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 to jest Poznań, Poznań, Grunwald i Jeżyce. Dzisiaj wujo, poznański rap.com, Szulas Szu, a ze mną, nie bójmy się tego powiedzieć, legendarny skład, który przechodził wiele perturbacji również składowych, ale jeden z jego głównych założycieli jest dzisiaj z nami. Nagły atak spawacza w składzie Małpa i Kaczmi, witam was serdecznie. Siemano, siemano. Dokładnie to teraz jako Kaczmi, Małpa, nagły atak spawacza. Po myślniku, tak właśnie, tak. Żeby nie było, czy... No żeby nie było, a dwa, że chcemy uporządkować sprawy koncertowe i tak dalej. I po prostu, żeby było, że to jest osobny twór. Czyli co, można powiedzieć, że to jest 16 album Nagłego Ataku Spawacza, czy raczej pierwszy jako Kaczmi Małpa Nagły Atak Spawacza? 15,5. No, w ten dokładnie. Sposób? No niby odrębny twór, ale wiadomo, że gdzieś tam zahaczamy o konwencję i tak chcieliśmy właśnie w starym stylu to zrobić. No ja tak sobie słuchając mówię, no zdecydowanie nadal to jest nasze szare życie, ale w brudnym, krzywym zwierciadle. Tak to zawsze sobie odbierałem troszeczkę. Nie wiem, na ile wy odbieracie swoją własną muzykę i to, co piszecie. Ja przynajmniej ze swojej strony mogę powiedzieć, że raczej zazwyczaj robiłem to humorystycznie, albo tak jak pewnie wiecie, na solowych płytach to raczej był taki... O Jezu, jestem trochę zmęczony. No, wierzę. Po tylu latach grania muzyki można być zmęczonym. No, na solowych to raczej był cięższy materiał. Natomiast tutaj raczej humorystycznie, tak jak od samego początku. W kwestii naszego zespołu raczej się nigdy nie sprawdzało to, że my śpiewamy o życiu, tak? My raczej robiliśmy... No ale mimo wszystko, chcąc nie chcąc, tak wychodziło, bo człowiek tam, no ja znajdowałem tam krzywe zwierciadło pewnych zachowań, czy też wyśmianie pewnych rzeczy, które są tak naprawdę codziennością w wielu środowiskach czy miejscach, no nie? No tak, no tam oczywiście chcąc. Od początku, od pierwszej płyty były kawałki typu zabić wszystkich heretyków, tak? No a jak? No, ale no jest teraz tego mniej niż więcej, tak to określę, raczej bardziej są luźne kawałki, nie? No, nawet romantyczne są, prawda? No, nawet romantyczne. Tak, żeście ładnie zaśpiewali, że kobiety zadowolone chyba. Chcieliśmy zrobić taki kawałek, ja tam to nawet tak bardziej próbowałem śpiewać niż rapować ze swojej zwrotce, co nie każdemu się mogło spodobać, ale chciałem to zrobić po swojemu i tak. No i wszystko. Pytanie, o jaki romantyczny kawałek chodzi, bo... No singlowy z Rafim. Jednym jest z Rafim, panowie w garniturach. Ale drugi też, bym powiedział, szlagierowy Halina. No ale ten jakoś tak najbardziej, przez ten teledysk jeszcze wy w tych garniturach, tak bujający się lata 40. Czyli widzisz, też masz odpowiedź na swoje krzywe zwierciadło, bo mamy jeden z Rafim na poważnie i mamy Halinę, bardzo humorystyczną. Dla równowagi, tak żeby nie było. Tak, jeszcze muszę dodać, że gdy kręciliśmy klipa, to Rafi powiedział, że kurwa, po tylu latach nie sądziłem, że jeszcze nagram kawałek we fraku i to jeszcze z wami, nie? W ogóle długo się dał namawiać, bo raczej Rafi nie jest osobą, którą trzeba długo chyba nie, namawiać. Nie, znamy się kupę lat, także nie było żadnego. No jedna scena jakby nie było. No. Słuchajcie, no bo poprzednia płyta typowo sygnowana przez Nagły Atak, no to jest 2009, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tak, tak. Dancing Kuzenka, ale chyba nie Martyniuka. I to była, zdaje się, pierwsza płyta, na której pojawiłeś się ty, Małpa, prawda? Tak, stricte na spawaczowej pierwszej. I tak samo DJ Jackson, który obecnie jest tak, w składzie. Tak, dokładnie. Może przypomnisz, albo powiesz ludziom, bo mają prawo nie wiedzieć, jak to się stało w ogóle, że znalazłeś się w tym 2009 roku w Nagłym Ataku. Znaczy sprawa wyglądała tak, że w czasie jak poznałem Faziego, tam po jakimś czasie stwierdziliśmy wspólnego obcowania, że chcemy zrobić płytę. Był to rok chyba bodajże rok, gdzie na plan wpadliśmy chyba w 2005, w 2006 zaczęliśmy robić TBS-a, The Best of Patologie i na przełomie 2006, 2007 jak dobrze pamiętam właśnie wyszła ta The Best of Patologia, TBS, no i później było trzeba czekać 3 lata, żeby się dokoptować już stricto do samej płyty spawaczy. Dobrze, no a tak jak wspomnieliśmy, no minęło troszkę lat od poprzedniej płyty, no bo ta jest w grudniu? W grudniu wyszła, nie? Tak, czy tak. W grudniu, dobrze pamiętam. Koniec listopada. Na przełomie. A poprzednia 2009, czyli 10 lat, dekada czekania na album, na którym byłoby napisane dumnie Nagły Atak Spawacza. Ale wiemy skądinąd, że swojego czasu miał się ukazać album.
Jednak do tego nie doszło. No wiele, wiele gorzkich słów na ten temat padało z różnych stron, prawda? Były bify, były disy. No było jak było, widzimy jak się życie potoczyło, tak się życie potoczyło, że Sypis wyrwał fazę jego z niebezpiecznego kręgu alkoholowego, można powiedzieć. Się okazuje, kto jest tak naprawdę przyjacielem. Tak, no tak. Życie. No, życie, po prostu, samo życie. Tak można powiedzieć, że kto się lubi, ten się czubi. W pewnym momencie tego czubienia się co prawda było trochę za dużo. No, troszkę było. Były różne akcje, no a na temat tej płyty też nie chcę już się wypowiadać, bo każdy widział jak było. No płyta była nagrana, jest nagrana tak naprawdę. Cały czas ten materiał. Nie zostało jesteśmy w jego. On jest, tak? Tak, jesteśmy w jego posiadaniu tak naprawdę, więc kiedyś się może coś z tym wydarzy. Ale tak naprawdę, no nie wiemy, bo tutaj jest kwestia tak naprawdę, nie tylko my się pokłóciliśmy, tam właściwie każdy, no, życie. Nawet nie będę pogłębiał, no w każdym razie mówię, no materiał. Nawet tacy zawsze trochę rock'n'rollowi byliście. No, materiał mamy, w całości został nagrany, tak naprawdę od tamtego czasu go jeszcze nie słuchałem, więc musiałbym w ogóle posłuchać, czy to ma sens nawet, jeżeli byśmy chcieli. No ale jesteś w jego posiadaniu ty, czy ileś osób, czy on jest tylko w jednym miejscu? Dokładnie ja nie jestem w jego posiadaniu, ale ktoś z nas jest, tak mogę powiedzieć. Nie chcę też zdradzać co i jak, nie? Słuchajcie, na płycie jest też drugi filar tego spalacza, czyli Fazi. Jest ją w dwóch kawałkach, tak? Dobrze pamiętam? Trzech, na bonusowym, bo jeszcze jest na bonusowym, tak. Do jednego z nich był tytułowy singiel, Ulepiony Świat. Oczywiście na pełnym hardkorze. Czy pierwotnie Fazy miało być normalnie na całej płycie, czy w ogóle go nie miało być, ale udało się dokoptować? Jak wyglądała właśnie sytuacja z Fazim przy okazji tej płyty? Nie no, pierwotnie od samego początku założenie było takie, że płyta wychodzi jako Catch Me Małpa. No i Fazy oczywiście z wiadomych względów znajduje się też na tej płycie. Od samego początku był plan, że znajdzie się na tej płycie. Nie wiedzieliśmy na ilu kawałkach, bo nie wiedzieliśmy jak będzie dostępny, ale od samego początku planowaliśmy, że będzie na tej płycie, znajdzie się i płyta w założeniu nie miała wyjść stricte jako spawacze, tylko osobny projekt Catch Me Małpa. Zresztą jeszcze może tutaj dodam, że jasne. Po tym jak się z Fazim pogodziliśmy, bo generalnie nam się udało najpierw dogadać, a potem kierowałem do innych ludzi. No to słowa, że my się dogadaliśmy i może wy też jakoś się dogadajcie, no po prostu i tak dalej. No to później też z Fazim rozmawialiśmy i mówiliśmy, żeby to wszystko za szybko nie szło, bo tak naprawdę przed chwilą była kosta i tak dalej i teraz nie będziemy na szybko robić płyty, bo każdy będzie mówił, następny album zostanie na dysku. No, później znowu będą gadać, że to robiliśmy wszystko po to, żeby było głośno i tak dalej. Także no, z góry był taki plan, że to nie będzie na początku spawacz jako taki, nie? Mhm, jasne. W kwestii produkcji, bo w dwóch singlowych numerach chociażby jest produkcja Shockwavesa, który jest związany z Kręcimy Winyl z DJ-em Sojną. I Tas One jest w trzecim singlu, jeśli dobrze pamiętam. Jak wygląda jeszcze produkcja na tej płycie? Kto jeszcze robił bity? To zapewne jest też napisane oczywiście na okładce, ale jakbyście mogli wspomnieć, tak? Znalazło się też jeszcze dwóch producentów Wygon Studio. Chłopaszek tutaj z Poznania, Zarata, gorąco go pozdrawiamy. I chłopaczek BZK. Mm-hmm. Przepraszam, pomyliłem się. Wygon Studio i Hice. Hice z Poznania. Hajs! Miałem okazję poznać. Zrata i Wygon Studio, teraz pod skróconą on to wydaje, on BZK. On to wydaje i wydaje coś i wydaje i wydać nie może ten hajs. On tam no też jakieś no, mam dziwne zwierciadło. Mam od niego beat i to taki mhm. I też kawałek gotowe, także hajs, poczekaj, bo niedługo będzie gotowe. Dobrze, z gości mamy też tutaj, poza wspomnianym już Cypisem wcześniej, Rafim, kogoś z młodszego pokolenia zdecydowanie, z Upojonych Label, z Muzycznej Szwalni, gdzie zresztą też dosyć często chyba przebywacie, czyli Respo. Tak, gorąco pozdrawiamy. Pozdro, Respo. Bardzo miły. Skąd Respo na tej płycie, poza tym, że się siłą rzeczy znacie? No tak się znalazł, często jeździmy u niego, robimy próby i robiliśmy kawałek właśnie pod tytułem UFO. No i tak siedzieliśmy z Kaczmim i wpadłem na pomysł, mówię UFO, no Respo gdzieś tam może przypasować do tego kawałka, bo
On też jest taki mały UFO, wiadomo, trochę tu, trochę tam. W Tomasie jeden to jest mi zajebiście wokalnie pak spalał, bo... On ma taki głos. Tak, trzeba mu oddać, że barwę ma wyśmienitą. Taką, no taką i, lodowatą. I stwierdziliśmy, że trzeba wykonać telefon, zapytać się, czy będzie chętny, żeby się dograć do płyty. A on pewnie zajarany, jak go znam. Tak, był zajarany, było mu miło, o, że go zaprosiliśmy, nie? Mimo tego, że co jakiś czas gdzieś się tam widzimy, u niego prowadzimy sobie jakieś próby, czy gdzieś się widzimy, wiesz, na jakichś imprezach, czy na koncertach. Mega miejscówka w ogóle. Tak, bardzo miła, mega miejscówka na klimacie i stwierdziliśmy, że warto też kogoś zaprosić świeżego. No, czy dosyć świeże, myślę też jest to, że jest dosyć dużo tak zwanego PDG na waszym albumie, bo jeszcze jest Kulop, który biorąc pod uwagę otoczkę idealnie do was pasuje, ale raczej nie mieliście wcześniej okazji nagrać numeru i skąd ten Kulop się nagle urwał jak z choinki? Wiesz co, jak siedzieliśmy z Pawłem... To do kogo przyjechał z czekoladą, może tak? W połowie, żeśmy się spotkali. Nie, siedząc z Pawłem, obmyślając cały plan płyty, wiedzieliśmy, byliśmy zgodni z tym, że każdy gość, który będzie dobierany do kawałka, musi mieć jakieś tam znaczenie stricto z tytułem kawałku. Coś jak UFO, że macie. Coś jak UFO z Maci. No wiadomo, Kulapa, wiadomo z czym kojarzymy, z grubymi buchami, no to głupio by było, gdybym zaprosił, nie wiem, Ewę Górniak na kawałek, wiesz, czekolada, gdzie kto ona tam nie wie, co ona robi tam w tych posiadłościach. Ale stricto jest, na każdy gość jest dobrany tak, żeby pasował. Jest tak, że mamy Chwytaka, też bardzo miły, zajebisty gość, no i też jest w kawałku. Takie właśnie sprawdzałem, kto zaczął, ile on kont na YouTubie czy na Facebooku zakładał i tam wszystko było, że do 1000 lajków coś i tak mówię, o co to chodzi? Nie wiem, wiem, że ten główny to jest Chwytak i DJ Wiktor, a są tam osobno, poza tym robił, to ja już nie co chwilę wiem. Było, że jedziemy do 1000 lajków i tak mówię, dobra, i teraz które konto oznaczyć, jak o was pisałem, nie? No to oficjalne to jest chyba Chwytak. Bo tam starałem się być rzetelny, jak no, informowałem o waszej płycie. Chwytak Wiktor, nie? Chwytak i DJ Wiktor, no to jest to główne. No i też wiesz, dziwne by było, gdybyśmy Chwytaka dali do kawałka czekolada, chociaż Kulopa jakbyśmy wymienili na wódę, to myślę... Też by dał radę. Też by dał radę. Słuchajcie, no jest w końcu płyta i pytanie brzmi, co dalej? Czy macie już rozkopany, że tak powiem, kolejny projekt wspólny, czy może coś solowo, no bo chociażby twoja ostatnia solowa płyta Catch Me 2016 w SPAC, więc też pewnie parę osób by coś chciało usłyszeć nowego, mrocznego, no Cycki i Krew to nie sądzę, że jeszcze jakieś powstaną. No nie, nie, raczej chociaż, na pewno nie. Chociaż Piff Paff to dzisiaj wielbię. Przyznam. Powiem tak, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ dzieci są coraz większe, ale jedno jest ciągle małe, także no, trzeba się nim zajmować. Ja zmieniłem pracę od stycznia, w tej chwili jestem na szkoleniach, przebywam poza Poznaniem. Tak naprawdę czasu jest coraz mniej. To nie wiem, 4 godziny, to jak 5 godzin się robi powoli. No więc właśnie i powiem szczerze, że nie mówię nie, ale kiedy miałbym to zrobić, to... Nie mam zielonego pojęcia. W własnym tempie myślę, że nie będziesz umiał, myślę, w 2 latach nie zrobić czegoś w pewnym momencie. No pewnie tak. Zazwyczaj to tak wychodziło, że z nienacka się zaczęło po prostu coś pisać, ale... No, na... Wiadomo, u nas to wszystko jest na spontanie się. Tak, na razie właśnie też wstrzymaliśmy, bo też od razu powiem, że koncertów nie ma dlatego, że właśnie ja zmieniłem pracę i właśnie zjeżdżam tylko na weekendy do domu, więc no, chcę przebywać z rodziną. Nie wiem, bo jak z Krzyśkiem mówiliśmy wywiad, to tam cały czas szukaliśmy terminu. Już myślałem, że on mnie przez tego Instagrama może znienawidzi albo coś. No, także jeżeli chodzi o koncerty, to dopiero gdzieś od marca, ponieważ do końca lutego cały czas wyjeżdżam. A, no i tak naprawdę ani grafiku nie znam, tak poza tym, także no nie chcę też jakiegoś zamieszania robić, także koncerty jasne. Później i jakieś plany muzyczne też dopiero później. Tak. Ale będą. Znaczy już, no. jakiś jest po prostu przerwa. Jakiś wstępny, no żeby tak delikatnie uspokoić. Znaczy mamy zapytania, także to nie jest tak, znaczy, że... No. Jest, plan jest taki wstępnie, ja już mogę powiedzieć, na przełomie marca i kwietnia pojawi się płyta TBS, czyli trzecia odsłona
Fuzzy Małpa. Płyta już jest w całości nagrana, materiał jest gotowy, okładka jest zrobiona. I to są wszystko nowe autorskie materiały, wszystko a nie nowe. Zbiórka tam z iluś lat, tylko po prostu nówka cewka wszystko, tak? Znaczy zbiór taki, płytę, mieliśmy tą płytę, już jest zrobiona już jakiś czas temu i ona po prostu sobie gdzieś tam leżała i dojrzewała, bo... No prawda, że jesteś zarobionym człowiekiem, bo i BJJ, tak? Raz, że praca, tak? Dwa, z Krzysztofem też wiadomo, z Fuzzy jak jest, raz go nie ma i trzeba te tematy na różnych płaszczyznach ugadywać, ale już teraz wstępnie jest wszystko ugadane. Marzec, kwiecień na 100% będzie oczywiście TBS-y. Wiemy, że to płyta nie wychodzi jako legal, tylko zawsze jest to jako nielegal. Będzie wytłoczona jakaś ilość, jeszcze dokładnie nie wiem jaką ilość. A my się tam, już zgłaszamy, żeby zrobić tam jakiś tam też konkursik i tak dalej. Wytłoczymy, na pewno wytłoczymy tam płytę, pojawi się w kolekcjonerskich tam, nie wiem, no zobaczymy ile to będzie sztuk, na pewno pojawi się jakiś klip, może dwa do tego, no i oczywiście całość będzie dostępna na naszym kanale Nagła Tak Oficjal, także będzie można sobie to odsłuchać. Słuchajcie, bo nie nadążyłem, ale przez dłuższy czas nie było odsłuchającego albumu na YouTubie, na Spotify'u jest, na YouTubie już też się pojawił? Tak, wczoraj wieczorem. A wczoraj, no patrz, kurczę, ma się ten instynkt, no. Tak, wczoraj. To dzisiaj uzupełnię playlistę na poznańskim. To tak samo, z braku czasu. Po prostu, ponieważ tam w fotelu, gdzie przebywam, ten internet jest bardzo słaby i wrzucając jeden kawałek dostaję szału po prostu, bo nic innego nie mogę robić. I 2000 i się ściągało przez kazek. Nie, to jest jakaś tragedia, nie jestem już przyzwyczajony do takich rzeczy po prostu. Nie mam cierpliwości. No także dopiero jak wróciłem teraz do domu, no i akurat miałem chwilę czasu wczoraj, to wszystko szybciutko tutaj mi to zajęło 5 minut wrzucenie całości, bo już miałem przygotowane. Takie uff. Tak. A tam mi się chyba wgrywał, nie wiem, 50 minut jeden, także no nie, nie. Bo ja już myślałem, że może macie ukryty plan i bo teledyski, nie? Tak jak nie, chociażby Gular robi, że praktycznie każdy kawałek jakoś zwizualizowany i dopiero wtedy pojawia się na playliście na YouTubie, nie? No w tym roku i tak zrobiliśmy Mistrzostwo Świata, bo zrobiliśmy tyle klipów, co ja jeszcze na przykład nie zdołałem w ciągu jednego roku. A no i teraz... to tak dosyć szybko, bo tak zdaje się w 2 miesiące chyba to wychodziło. Najpierw no, w przeciągu miesiąca czekolada najpierw wyskoczyła, tak, bo to pamiętam, że dostałem maila. Wszystko nakręciliśmy, także no naprawdę. Bo ja pierwsze co to dostałem, pamiętam, maila z newslettera od My Music, serdecznie pozdrawiamy naszych przyjaciół, że Nagły Atak spowacza powraca. Ja mówię, o, w końcu coś wyjdzie bez kurde perturbacji. No i tak potem się zaczęło dziać, już byłem świadom, że... No szybko, tempo powstawania tych wszystkich wideo było okropnie szybko to szło. Najpierw czekolada, później zaczęliśmy szybki wyjazd do Krakowa, do Fuzzy'ego. W międzyczasie się okazało, że akurat Sypis jest w Poznaniu, więc szybko skręciliśmy zwrotkę. W międzyczasie się okazało, tak, jeszcze między przed wyjazdem... Trzeba łatać, tak, nie? Tak, później się okazało, że teatr załatwimy, ale jest tylko jeden, jedyny dzień, gdzie możemy się wybić na dużą scenę, gdy jest wymiana dekoracji. Te terminy goniły nas na zakrę, musieliśmy... Nie, bo sam teraz scenę roboczą próbuję dograć i czekam na właśnie teraz, końcówkę stycznia i ten weekend, nie? No. Także tu na chwilę Cypis się pojawił na dzień, na dwa, to było trzeba szybko ogarniać, żeby go zrobić. Tu też musieliśmy się wpasować do tego teatru. Dwa, wiadomo, Rafi też pracuje, też było trzeba jakoś terminy ugadać tak, żeby jemu pasowało w tych godzinach pracy, bo kręciliśmy tam koło godziny chyba 11, 12 i druga część powstawała dopiero po południu, nie? No to już teoretycznie było... najłatwiej z kulopem, ale to teoretycznie. To nie było, to najtrudniejsze to było. z kulopem pozdrawiamy gorąco. Kulopa, odbieraj telefon. Odbieraj telefon. Odbieraj ten telefon. Także tak mnie to wycąć z odwagi. Co ja chciałem, coś jeszcze a propos tej płyty. A, My Music, właśnie, bo wspomniałem My Music. Jeszcze tylko przepraszam, że ci przerwę, bo jeżeli chodzi o plany wydawnicze na ten rok, to jeszcze myślę, że teraz to już nie jest tajemnicą, to jeszcze mogę powiedzieć, że Fuzzy ma na ten plan 5 płyt. 6. Albo 6. Z doświadczenia, ile z nich wyjdzie? Wiesz co, część bo jedno praw... na pewno, bo widzę, że to prężnie idzie, bo trzeci singiel chyba ma być zaraz, albo już jest. Tak, znaczy ja jestem pewny... co najmniej 3, ponieważ wiem, że niejako przekazał prawa do nich Cypisowi, w związku z tym, że no, Cypis wyciągnął do niego rękę. On, co by nie powiedzieć, potrafi podziałać. Tak, że wyciągnął do niego rękę i w ramach podziękowań właśnie otrzymał prawa
No, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie wiem, że Sypis pomoże przy wydaniu co najmniej 3 płyt. Nie wiem, czy to nie jest najlepszy z możliwych ruchów, ale to nie znam człowieka, więc też na 100% nie wiem, ale tak obserwując gdzieś tam z boku, wydaje mi się, że to bardziej pomoże niż przeszkodzi chyba. No prawdopodobnie tak, aczkolwiek są oczywiście niektórzy ludzie, którzy z góry zapowiadają, że tam gdzie jest Sypis, to oni nie będą kupować i tak dalej. A to jest tam osobna historia, także. Ale właśnie tak a propos Sypisa, bo od lat mnie nurtuje jedna rzecz, jest taka grupa na Facebooku, Hip Hop Kolekcjoner się nazywa, gdzie ludzie wrzucają kolekcje swoich płyt i tam notorycznie od lat pojawiają się zdjęcia płyt najróżniejszych wydań, naprawdę grubych z polskiego rapu, które nadsyła im właśnie jakiś Sypis. Czy to jest ten sam Sypis? On jest Sypis aż takim kolekcjonerem? Tak. Kurde, aż bym z nim pogadał o tym. Ile on tego ma mniej więcej? Nie mam zielonego pojęcia, ale ma naprawdę grube albumy, wydawnictwa takie, że świecą. No wiem, bo on tam rzucał takie rzeczy, ja mówię, ja pierdzielę. No, wyszukuje po prostu. A to jeszcze, że musi być człowieka stać na to, bo to nie jest tania zabawa, nie? No, stać go. Szanuję, tak czy inaczej bardzo szanuję. Może kiedyś o tym pogadamy, Sypis, odezwij się. Bo tam trochę tego poznańskiego rapu widziałem u ciebie. No dobrze, My Music. Bardzo pomogli, przydali się, wy sami się do nich udaliście, czy może oni jakoś się odezwali, jak to wyglądało? Nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, jak się współpraca zaczęła. Bodajże Jackson znał kogoś, tak? Znaczy oni... Tam chyba Przemek, no... Był... Remik w ogóle jest chętny raczej do współpracy, zazwyczaj taka pozytywna postać, nie? W sumie no, nasza współpraca polega tylko na tym, że... Dystrybucja tak jak nie ma. No więc właśnie, tutaj w tej chwili to wiesz, oni niczym nie ryzykują. My dajemy gotowy materiał. A wy macie spokój z kanałem dystrybucyjnym? Tak, te płyty generalnie należą do nas, u nich są magazynowane. No się w tej chwili całość jest chyba już w Epiku, bo oni zamówili więcej niż wytłoczyliśmy, z tego co się orientuję i... No i tyle. A jaki to jest nakład mniej więcej? Możecie powiedzieć? 1000. 1000 sztuk. Mhm. Czyli limitka jakby nie było. Tak, i nam najbardziej zależało tak naprawdę na dystrybucji cyfrowej, żeby oni to ogarnęli, no bo wiadomo, sklepy to tam jako tako sprzedają, a więcej to pewnie za własnym pośrednictwem byśmy. Widać dużą tendencję, teraz dużo raperów już się obliguje, że po prostu wiesz, nie chcę... Tak, wychodzą w limitowanych edycjach te płyty, albo wcale, jakby to rozumiem, ale no nie wiem jak wy. Wszyscy przychodzą na cyfrówkę. Ja co prawda jestem ciutkę młodszy od was, ale mimo to już nie młodziutki, ale no jakoś nie potrafię się przestawić za te serwisy. Ja jednak, jak już mam mieć z internetu, to i tak wolę sobie ściągnąć jakąś dobrą jakość, a tak naprawdę wolę kupić po prostu płytę, nie? No, ja mam... Nie na wszystko mnie oczywiście stać, więc siłą rzeczy pewne rzeczy piracę, tak, ale... Ten album, który mi się podoba, to po prostu, wiesz, wsiadam w auto, jadę do sklepu i go... Tylko, że nie wszystko można kupić. Ten polski rynek jest taki... No tak, ale to... Na tyle, ile potrzebuję, tyle mam, nie? Mhm. Wiadomo, też jest kwestia pieniędzy, no bo wiesz, zamawiać jakieś drogie albumy z zagranicy, no nie każdego stać, nie? To ja poza kadrem ci podpowiem jedną fajną stronę, może ci się przyda. No chętnie. Bardzo ciekawa strona, odkryłem ją kiedyś chętnie przez klienta. Chętnie sprawdzę, ale jeżeli chodzi o ten polski rynek, to możemy się nasycić, nie? No, ty wiesz, też nie trzeba ukrywać, że mamy gdzieś tam jakieś znajomości i po prostu fajnie jest też, jak ludzie nam podsyłają swoje płyty, nie? No to zawsze spoko. Ja się zawsze gdzieś tak dostaję płytę, to jak dzieciach, nie? Także dzisiaj zrobiliście mi tak kozacki prezent, że w ogóle nie mam pytań. Tak, ja ostatnio też dostałem, jakiś czas temu dostałem prezent, też właśnie przysłał mi, pozdrawiam Boskiego Romana, też kolejny swój album tam. Ja teraz będę musiał się odwdzięczyć, ale na szczęście blisko mieszkamy. Tak. Więc nie będę musiał daleko wychodzić, to wyjdę gdzieś tam w piżamie sobie. No dobrze, a co do przeszłości, bo zawsze się mówiło, ile to nagły atak spawacza nie sprzedawał płyt w tych latach 90., prawda? Ile w tym jest mitologii, o czym się mówi, a ile w tym jest prawdy? Ile sprzedaliście płyt i czego najwięcej? No najwięcej oczywiście brata Józefa i z tego co się orientuję, to chyba nikt nie wie do końca, ile się tego sprzedało, bo ale... to nie było tak do końca jeszcze wtedy... Znaczy, no było niby na legalu, wszędzie była dystrybucja, tam ale... Tam padały hasła pod tytułem 100 tysięcy! Tak, no na pewno około 120 tysięcy. Jasna cholera! No.
Tak to wygląda. Co się z tym wszystkim, znaczy, nie, gdzie to wszystko jest? Gdzie są te wszystkie sztuki? Gdzieś to nie wiem, gdzieś, bo to znaczy, że przy takiej ilości, jeżeli nie ma tego tak widocznego na rynku wtórnym, to gdzieś to leży u kogoś schowane i on sam o tym nie wie, czy jak to jest? Nie, no mieliśmy teraz na przykład na premierze płyty, przyszedł chłopak z całym plecakiem takim, wiesz, z gór, stelażowym, i człowieku jak wysypał te wszystkie taśmy, wiesz, po trzy komplety, niektóre jeszcze nie odfoliowane. No, jest dużo ludzi. Jakie to jest uczucie dla artysty, kiedy po tych latach widzi, że ktoś przychodzi i wyrzuca dyskografię jego własną przed oczami, rzeczy, których pewnie niektórych sami nie macie, jak znam życie, nie? Znaczy, zajebiste, a akurat ja mam wszystko swoje. No, szanuję, bo to wcale nie tak łatwo mieć wszystko, co swoje, nie? Tak, wszystko mam swoje poza singlem, na którego no, dostałem propozycję nie do odrzucenia i go sprzedałem. No. O Jezu, co to za propozycja? Bańka? Bańka w dolarach? No nie, ale bodajże 1,5 polskich. O jasna cholera. No. Także no... A to jest ciekawe, jakby zadać właśnie polskim raperom pytanie, czy ktoś zaoferował ci ogromne pieniądze za sztukę singa, którą masz tylko ty na przykład. I to już byśmy mieli ciekawe. No to powiem też jako ciekawostkę, że również za tyle sprzedałem na kasecie pierwsze demo. Ojej, Antli Roya? Nie. Jeszcze wcześniejsze. To wcześniejsze, no tam z 94 to ten Blur. Ojojoj. To kupiła ta osoba, o której myślisz, czy ktoś inny? Nie. To po prostu ktoś do mnie napisał i jasne, do końca nie wiedziałem, czy poważnie mówi, ale się okazało, że mówił poważnie. No po prostu kolekcjonuje. Kolekcjonerzy, tak. I widzisz, nie? Ja też sam się, ja wolę, żeby mi ten album, wiesz, leżał na półce, nie? No ja raczej, no ale jak się żyje ze świadomością, że masz singiel warty 1,5 bańki, no? Kurde, no. Pablo Picasso rapu dosłownie, ty. No tak, no widać, że niektórym zależy i faktycznie szukają czegoś, kto nikt inny tego nie ma, tak? Bo nie ukrywajmy, że to demo, które miałem na kasecie, no to nie przypuszczam, żeby to jeszcze ktoś miał. Jedna, jedyna sztuka, możliwe? No, myślę, że tak. Coś jak ten pierwszy album Ryśka, do którego się nie przyznaję. No, bo tak, nie wiem, czy w ogóle słyszałeś kiedykolwiek coś z tej demówki? Wiesz co, jeżeli tak, to mogło być, jeżeli tak, to mogło być tak dawno, wiesz, no to moja podstawówka była, kiedy wy żeście się pojawiali, to, nie? To wiesz co, bo to było tak, że my z Fazniem sobie jeździliśmy do studia, braliśmy sobie wódkę. Tylko Fazniego freestyle później widzę, usłyszałem. No i tam były po prostu... Legendarny był ten na żywca nagrywaliśmy po prostu to, co nam do głowy przyszło. Czyli słyszałem. Tak, jakieś tam gitary, na której nie umieliśmy grać i w ogóle, no taka, no, rzeźnia pijacka, nie? No i to ja za młodych czasów, wtedy wysyłałem to po zinach metalowych tak naprawdę. No ale wy mi się tak zawsze kojarzycie, że jesteście, kurde, troszkę metalowi, troszkę rockowi, no, ale bawicie się w hardkorowy. Gdzieś tam nawet jakieś recenzje się uchowały z jakiegoś zina, pamiętam. No bo wy gebaty wszyscy wtedy, nie? No. Znaczy, w ogóle wszyscy pytają, co w ogóle gracie, ludzie, co wy gracie? Bo nigdy nie wiedzieli, w jakie ramy nas wpasować, nie? Gramy swoje, nie? No, także jeżeli chodzi o te demo, to jedynie osoby, którym wysyłałem wtedy do tych zinów, mogłyby to mieć, ale przypuszczam, że nikt tego nie zachował przez to ponad 25 lat. Jasna cholera. No wtedy jeszcze w ogóle były czasy zinów, w ogóle jakie piękne czasy to były. Tak jest. Kioski z kasetami, masakra. Sam w takim pracowałem. No właśnie. Brakuje mi tego trochę. A powiedzcie, jakie wtedy były w ogóle pieniądze, no bo to zamieszkłe czasy, no niby się komuna skończyła, ale na rynku muzycznym i w ogóle artystycznym była komuna i czy wy w ogóle mieliście z tego pieniądze, czy... No mieliśmy, ale przejrzenie na sprzedaż to było niewielkie pieniądze, bo wtedy jak usłyszeliśmy, że w ogóle płytę ma nam ktoś wydać, to oszaleliśmy prawie. No i wiadomo, że to było za wydanie, tak? To nie było od sztuki, bo gdyby było od sztuki, to pewnie by wszystko się potoczyło inaczej, każdy byłby inaczej ustawiony. Tak. Gdybyście dzisiaj sprzedali 100 tysięcy płyt, to już nie musielibyście nic raczej robić? No, może nie aż tak, ale na pewno bylibyśmy ustawieni od samego początku o wiele inaczej, że tak to określę, by się to życie potoczyło. No a później co? Rabi Gwałt, było 10 tysięcy na kasecie i tyle też zeszło. Psychedryny to... Nie wiem, nie chcę rzucać cyframi, ale też jeszcze trochę się sprzedało, a później wiadomo, że to wszystko szło w dół. Zresztą najlepiej się sprzedawało wtedy, gdy jeszcze nie było dostępu, no o internecie to nie mówię, ale gdy płyty właściwie jeszcze nie były rozpowszechnione, wszystko się sprzedawało na kasetach. Sam kasety tak, i wtedy kupowałem. Sprzedaż
to faktycznie się nakręcała. Nie? Oj, pierwszą płytę to ja dostałem, jak był Piotr i Paweł muzyczny na Piotrze i Pawle, to na Mikołaja. Ja pierwszą płytę, jaką miałem... Republika, masakra, mam ją do dzisiaj. Pierwszą płytę na CD, jaką miałem, to swoją, czyli Brata Józefa, i nie miałem na czym tego odtwarzać, nie miałem jeszcze wtedy sprzętu. Nie? Ja wtedy akurat dostałem Jamnika takiego Philipsa i to była moja pierwsza płyta, tak, to pełno kaset. Nie wiem, co się z nim dzisiaj stało, bo niektóre też ma sesiana warto. Płyt, bo już też nie ma na czym. Między innymi właśnie, co chciałem jeszcze poruszyć i zapomniałem, bo między innymi na kasecie miałem i do dzisiaj płaczę, że nie mam, bo kochałem tą płytę. Jedyną płytę Nagłego Taka Spawaczona, której ciebie nie ma, czyli Ninja Commando 5. Tak jest. Czemu ciebie tam nie było? No do końca życie. Do końca nie chciałbym mówić. Aha. Tak naprawdę. No bo kurczę, dla mnie to szczególna płyta, przez co to był 98 rok. Mm-hmm. Bodajże i to był taki dla mnie szczególny okres, kiedy ja w ogóle wchodziłem w ten rap i coraz bardziej chłonąłem. Tak, tak. Tam później jak był ten wywiad, który jest tam pocięty w kawałkach, to tam chłopacy się śmiali, że Kaszmiego nie ma, bo Kaszmi się żeni. Natomiast ślub wziąłem parę lat później, więc jak widać, była to nieprawda. Zasłona dymna. No, coś mi się tam nie podobało tak naprawdę i się odezwałem i się nie dogadaliśmy. Ale powiem, że to nie o chłopaków chodziło, tylko o wydawcę. No to jak w tamtych czasach zazwyczaj. No. A jak jest w ogóle, bo gdzieś tam rozmawialiśmy sobie poza kamerą, sprawami co do poszczególnych albumów, one wszystkie należą do Krzyśka Kozaka, czy nie, macie prawa? Nie, Krzychu to już prawie nie ma do niczego. Poza tym Antyliroyem? Praw, chyba tak. Ja jakiś czas później poszły chyba do Żuroma, Żurom tak. Komuś też to... Znaczy, no, Żurom to chyba on jest jakimś niejako przedstawicielem jakiejś tam grupy chyba. No w każdym razie ten katalog RRX częściowo został wykupiony właśnie przez niego i przez tam osoby go reprezentujące. A reszta to już było tak rozsypane, że już ciężko pozbierać. Czyli raczej ciężko marzyć, czy wyobrażać sobie właśnie jakąś edycję grubą. Boxa, to jest chyba nie do ogarnięcia. A jakieś pojedyncze tytuły? Nie wiem, rozważaliście w ogóle takie opcje? No bo ostatnio tam gdzieś rozważaliście przy ewentualnej zgodzie Krzyśka Kozaka, żeby się pojawił Antyliroy na winylu, tak? Bo to na Facebooku też pisaliście. Mm-hmm. Znaczy to bym musiał tak naprawdę jeszcze z nim pogadać, jak wyglądają prawa do tego, ale ponieważ to był nielegal, to myślę, że... Znaczy własnym sumptem myślę, że można sobie winylu. Też myślę, że... Przecież nami mówiłeś 2 czy 3 lata temu, nie? Że próbowałeś się też dokopać do jakichś płyt i wiesz, gdzieś w jakimś punkcie temat... No bo taka reedycja Brata Józefa, tak? Wiesz, też chodzi o inne albumy, nie? Brata Józefa też chyba... Teraz się urywa i nie idzie w ogóle... Brata Józefa też chyba można kupić bez problemu na przykład na Allegro, bo to było wznawiane. Później w jakiejś tam serii takie starsze płyty wychodziły w gazetkach takich, już nawet nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale to też z pełną poligrafią, czy... Bo ja nawet nie pamiętam, czy Brat Józef miał większą książeczkę, czy jak to wyglądało tam z poligrafią. Chyba miał jakąś rozkładaną. To było raz na raz rozkładane, zdaje się. Bo to okładka była, że wy tam chyba stoicie, tak? Tak, czy... tak. I tam było chyba tylko na raz rozkładane, także tam nie była jakaś wielka ta poligrafia. Ale było. Dzisiaj to niektórzy robią, wiesz, polskie wydanie, zagraniczne wydanie, polska cena i jest tylko jedna wkładka, jak w Piracie z Bema, nie? No, kopertówki są najlepsze, bo nawet nie wiadomo, jak to ustawić na półce, nie? Tak, a jeszcze to takie ciasne kopertówki, gdzie jak wyciągasz płytę pierwszy raz, ona już ma rysę przez tą pudełko, nie? Masakra jakaś. No taki digipaczek jest akurat całkiem okej, bo to wiadomo jak ustawić. No, dużo ludzi zaczęło robić te digipaki, nie? No bo to wychodzi w sumie najtaniej, czy ja i tak wolę plastik, bo to się tak nie niszczy. A na digipak jednak działają warunki atmosferyczne i tam po niektórych, które stoją jakby u mnie w miejscu, widzę, że jednak ten ząb czasu je nadgryza, a po plastikach niekoniecznie. Ale generalnie faktycznie spoko, ekonomiczna opcja. Dobra, panowie, u nas jest taka tradycja, że na zakończenie nasi goście... nie, no pomyślimy o tym, żeby zrobić tak, wiesz, typowo jak w US, że na końcu grają swój kawałek, a kapela, chórki i w ogóle. Ale co byście mieli do powiedzenia takim na przykład ludziom, którzy od tych 25 lat was nawet słuchają, albo też takim ludziom, którzy was nie słuchali wtedy, a teraz was poznają? No cóż, tym starszym, którzy są z nami, to chcielibyśmy przede wszystkim podziękować za te wszystkie lata, które z nami spędzili. Mam nadzieję, że macie dużo fajnych wspomnień, że cały czas dostarczamy wam jakichś fajnych przeżyć. No i oby to się jeszcze trochę kulało, dopóki nam się chce tak naprawdę. No bo lata lecą, niestety za 5 lat będę miał 50, ja pierdolę. A mnie 40 dopiero przeraża, nie? Więc... No to słuchaj, ja już... Więc teraz poczułeś troszkę lepiej, chociaż raz. Ja już mi nawet mi się nie chce dodawać, jak sobie liczę, który to jest rok i...
Tam. Tutaj trzeba mieć chyba. Trzeba też gorąco podziękować tym wszystkim ludziom, którzy naprawdę mieliśmy taką dużą, stałą ekipę, która ruszała się wszędzie z nami na... Po koncertach i tak dalej, no bo ja też ze zdjęćka, że tam zawsze byli... dobrych fanów, tak, Miłoszów. Tak, mamy nadzieję, że się jeszcze z wami nieraz spotkamy na koncertach. Widzieć, napijemy się piwka i... Dokładnie tak. Oczywiście. A nowym słuchaczom? No co, no... Możemy wam obiecać, że raczej na autotune nie będziemy. Ale tak, to zabawnie będzie na pewno. Dokładnie. Pamiętajcie, że jesteśmy specyficznym zespołem, więc raczej nie szukajcie jakiegoś... Nie dorabiajcie sobie ideologii u nas. Tak jest. Edukacyjny hip-hop to na pewno nie będzie. To nie jest nas z Queensbridge, tylko nas z Poznania, który zawsze do was mruga okiem. Jest zawsze dokładnie. Wesoło, humorystycznie, także jeżeli macie ochotę, siedząc na ławce, paląc jointa, się pośmiać, to odpalajcie nasz kanał. Tak, ja wam nie życzę chęci, bo wiem, że tych nie zabraknie. Życzę wam czasu przede wszystkim, żebyście mogli sobie podziałać dalej. Moimi i waszymi gośćmi przede wszystkim byli Kaczmi oraz Małpa. Dzięki serdecznie. Ja jestem bardzo zadowolony. W końcu się wychowywałem na głowę spowacza i jakoś jestem w miarę przyjazny i normalny. Także... Ja od początku uczestniczę w tym projekcie i też jestem chyba dosyć normalny. No, bardzo grzeczny, stateczny człowiek z rodziną, z dziećmi. Da się. Da się. I tak można się powiedzieć. Bardzo wam dziękuję, chłopaki. Dzięki wielkie. Do zobaczenia przy następnym projekcie. Myślę, że my się niedługo spotkamy, skoro wychodzi płytka z Fazim. Mam nadzieję taką. No i co? Do zobaczenia na koncertach. W marcu powinny wrócić, tak? Jeśli tak, dobrze pamiętam. Tak. Będziemy was na pewno informować o koncertach, o klipach, przypominać Ulepiony Świat. Jeżeli faktycznie nie ma już tej płyty na My Music, to walcie śmiało do Empiku. I pamiętajcie, że wczoraj na YouTube, na kanale Nagła Attack Official jest cała płyta tak do jest. Odsłuchu. Wrzucimy wam też na playlistę naszą do albumów i wam udostępnimy. I na Spotify'u również Ulepiony Świat w wersji preorderowej, czyli z dwoma dodatkowymi kawałkami znajdziecie. Kaczmi, Małpa, Nagła Attack Spawacza, Szula z Szu, Poznański Rap.com, Wujo Poznań. Dzięki jeszcze raz. Yo. Yo. Pozdrawiamy Poznański Rap.